W sobotę zapraszamy serdecznie mieszkańców Doliny Baryczy, ale nie tylko, ponieważ organizujemy koncert. Koncert dla przyrody. Koncert rozpoczyna się o godzinie 17 w Świetlicy Wiejskiej w Korzeńsku. Natomiast już od 16 zapraszamy wszystkich do remontowanego przez nas budynku Centrum Edukacji Ekologicznej. Budynek dostaliśmy w nieodpłatne użytkowanie od gminy Żmigród. Wyremontowaliśmy już część tego budynku, jest wyremontowana sala edukacyjna, część sanitariaty, wyremontowane są też wymienione częściowo okna, instalacje, więc chcieliśmy już pokazać to, co zrobiliśmy i zorganizowaliśmy tam wystawy. Będą to wystawy z jednej strony prac dzieci ze szkoły w Korzeńsku, które narysują, jak chcieliby, żeby wyglądała przyroda w Korzeńsku, ale też będą wystawy, które przygotowaliśmy my, na przykład o nietoperzach, którymi się też między innymi zajmujemy, czy też pokażemy, jak łatwo zrobić urządzenia solarne z produktów, które używamy na co dzień. Jak najbardziej zapraszamy wszystkim, którym droga jest przyroda, dla których ważne jest, żeby nasze środowisko było czyste. Wiadomo, w tej chwili zagrożenia zarówno klimatyczne, jak i zagrożenia bioróżnorodności to cel nadrzędny, z którymi chcemy walczyć, natomiast naszą taką ideą jest myśl globalnie, działaj lokalnie. Dlatego wychodzimy do mieszkańców tutaj właśnie okolic z propozycją, jak możemy wpływać na środowisko w naszym najbliższym otoczeniu. Powiem o projekcie, który realizujemy w tej chwili, właśnie kończymy. Jest to projekt Gmina z Werwą. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach projektu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. W ramach tego projektu Gmina z Werwą zrealizowaliśmy między innymi inicjatywy ekologiczne dla lokalnych społeczności. Ogłosiliśmy konkurs dla mieszkańców tutaj w zasadzie Dolnego Śląska, nie ograniczaliśmy się tylko do Doliny Baryczy, absolutnie było promowane na całym Dolnym Śląsku. I zgłosiło się do nas 16 takich inicjatyw, z których niestety tylko 3 mogliśmy sfinansować i pomóc w ich realizacji. Dlatego myślimy, że to jest bardzo dobry kierunek i chcemy też w przyszłości zdobywać fundusze i właśnie tego typu działalność wśród lokalnych społeczności propagować. Ale to nie były oczywiście jedyne działania, które są związane z projektem. Często jesteśmy na różnego rodzaju festynach, prowadzimy warsztaty, na przykład w tej chwili cykl warsztatów z energii odnawialnej, prowadzimy zajęcia edukacyjne w szkołach i w przyszłości właśnie budynek w Korzeńsku chcemy wykorzystać na takie centrum, gdzie będziemy mogli zapraszać do siebie, żeby tego typu zajęcia prowadzić.